Zanim zaczniemy materiał, to mam do Was prośbę. Jako, że zaledwie 9% oglądających subskrybuje kanał, to dajcie suba z dzwoneczkiem i zaczynamy. Witajcie w kolejnym odcinku zmagań z mojego małego garażyku. Tutaj mamy taką płytę, którą kiedyś dostałem za darmo. Teraz jest podobno bardzo dużo warta, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zagraca mi miejsce. I stwierdziłem, że z tej płyty zrobię sobie stół. Żeby było oczywiste, no bardzo możliwe, że ona jest trochę cienka na stół i może się wyginać, ale to nie problem, bo jeszcze drugą płytę też ją dostałem. I też jest to prawdopodobne, że pójdzie podwójna płyta jako na górę, żeby to było mocne. I być może się wykończy to jakoś blachą, także zapraszam do oglądania. Mały ten kątownik, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, to najprawdopodobniej dotniemy jeszcze ten kawałek, więc ja się tym nie sugeruję, że tutaj milimetra jakiegoś brakuje, nie? Teraz idziemy na drugą stronę, zrobić to samo mniej więcej i dopiero od tego wymiaru prawidłowego będę sobie liczył, ile tego stołu chcę mieć. No i mamy jakiś tam kawałek. Teraz sobie sprawdzimy, czy to trzyma wymiar, czy jest porówno, czy nie. Fajny bałaganik, dzięki. Mi też się podoba. 2,34,5. Nie trzyma. Krzywo uciąło. Robimy taki bajer, żeby było łatwiej robić. Wiadomo, w pojedynkę to jest trochę trudniej, no ale nie jest źle. Swoją drogą takie ściski widziałem gdzieś tam w Castoramie, chodzą po 80 zł za dwie sztuki, a ja sobie kupiłem za 40 w Lidlu. Także tego, nie? Także warto czasem kupić coś w Lidlu, tyle powiem, bo ciekawostek. Trochę mi wykrzywia to dechę, no ale... Dobra. To wiadomo, że to mniej więcej, to nikt z tego nie będzie strzelał. Nie o to chodzi, żeby to jakoś robić co do milimetra, to ja nie jestem stolarzem. Nie będę tego nawet próbował w taki sposób zrobić. Po prostu robię to dla siebie, mam swoją wizję jakąś. Tutaj mam taki wymiar 75 i tu też chcę taki wymiar mieć 75.
Wiadomo, że tam grubości, chuje moje, dzikie węże. A, to nie, to wystarczy. Siedem dni. Dobra, jest git. Jest gituba. Sobie teraz tego przykręcę. Tak naprawdę. Nawet nie musi być do końca przykręcony, bo jak sami widzieliście ostatnio, słabo to się przykręca, w sensie trzeba od dupy strony, to do dupy się przykręca moim zdaniem. Więc sobie. Właśnie sobie testuję wkręty na Torxa. No i powiem szczerze, co zajebiste. Bo się nie umyka w ogóle nic. Nic się tu nie umyka, kurde, zajebista sprawa. Ależ to super, idzie pięknie. Wow, cudownie. A na dwójkę? Bardzo fajnie. W końcu będzie gdzie robić. Kurde, no ładnie, ładnie to wygląda. Teraz robimy drugą deskę. Szukamy drugiej deski, żeby po dwie deski mocniej trochę będzie się trzymać. I tu w środek będą nóżki tamte. Ależ to będzie siedzieć. Ja! Jak to będzie siedzieć, człowiek? Ależ to jest robota na te sześciokątne. Ja pierdziele. Sztos, polecam. Bardzo zadowolony jestem. A to raptem jest jakiś dziesiąty wkręt. Kurde mać. No i dobra, teraz tak, wkręcamy kolejne po dwa, po cztery, żeby się trzymało. Szukam później deski na tamtą stronę jeszcze i będę dalej nagrywał. Pokażę wam, jak to dalej będzie wyglądać. No i tyle. I lecimy dalej z tematem. Dobra, więc tak, mamy już taką, myślę, że podstawę. Wygląda trochę jak rama blacharska, taka mini oczywiście i drewniana. Ale to jest rama stołu. No jakoś tam się wymiary zgadzają, to jest dla mnie nieistotne. Istotna jest dla mnie konstrukcja, żeby była solidna, twarda i się nie wyginała. Od drugiej strony jeszcze pójdzie płyta druga, która też będzie przykręcona do tych wszystkich rzeczy, głównie do tego. Więc no, będzie przykręcona solidnie. Właśnie idę wam pokazać, jak te nóżki wyglądają. Wczoraj je trochę ciąłem, bo to był taki szeroki bal na szerokość dwóch nóżek.
i był długi, na długość czterech nóżek obok siebie, w sensie dwóch i dwóch. Także teraz sobie tutaj po prostu zmierzę, żeby równo uciąć, z tej strony równo uciąć i będę sobie przypasowywał do płyty. Dobra, czyli tak mniej więcej musi być tak. O. Na dwójeczkę dam, bo ledwo idzie. Parkside z Lidla daje radę. Bateria się rozładowała, no pięknie. Się młotkiem przystuka, czy coś będzie fajnie. To już jednego wkręciliśmy takiego. Teraz wkręcimy sobie drugiego. O kurde. Powiem wam, tak wkręca, że czuć, że tą obudowę to dosłownie ten silnik, co jest w środku, rozpiera. Wkręcamy wszystkie, jeszcze jeden muszę dociąć tam. Dosłownie kilka milimetrów i wtedy kółeczka, pyk pyk i na koła. Po wielu trudach coś tam się udało. Póki co mamy taką konstrukcję. Będę próbował to postawić samemu, to może być trudne, ale uda mi się, jak zresztą wszystko co robię sam. I co jeszcze? Po tej części będą deski, po tej części będą jeszcze deski dla wzmocnienia i w ogóle, żeby było ładniej. I po tej części będą deski. Po tej części nie będzie desek, dlatego że ten stół będzie stał gdzie indziej, nie w tym miejscu. I tak jakby zależało mi też na tym, po pierwsze, żeby był wysoki i żeby można było pod nim schować spawarkę i spotter. Także będzie trochę więcej miejsca. Może jeszcze koła jakieś się zmieszczą. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Próbuję to postawić. Zobaczymy, jak będzie stało. O ja pierdolę, trochę to waży. Już wiem, że muszę to odsunąć, bo jak próbowałem to przechylić, nie starczyłoby miejsca po prostu w garażu. Jeszcze z tej strony sobie przechylę. Dobra. I z tej sobie jeszcze przeciągnę. Dobra. Sztosik. Dobra. No i co? Trochę się cykam, żeby mi nic w plecach nie piznęło, ale w sumie, jakbym kółkami tu wjechał, to możliwe, żeby było łatwiej mi podnieść, dlatego że mogłyby się zaczepić o rant. O ranty. Oh. Tak jest, o ten rant właśnie. O człowieku, zajebiste człowieku. Kurde, jakie to jest zajebiste. Sztos. Próba manewrowania bez problemu. Tylko że po prostu garaż jest zawalony śmieciem. Oczywiście będzie przycięte. Robimy sobie test, jak będzie to się komponować ze spowarką i może spotter i co jeszcze wejdzie pod ten stół. Trzeba to wiedzieć już wcześniej. Powiem tak, dla niektórych pewnie ten stół byłby mega wysoki i niepraktyczny, ale ja mam 2 metry, więc dla mnie jest idealny.
końcu będę mógł sobie coś robić na spokojnie z wyprostowanymi plecami i nie będę musiał się garbić, nie? Sami popatrzcie sobie, jak ten stół praktycznie jest. Ten stół praktycznie dochodzi do takiej wysokości, w której ta półka jest, nie? Także to jest naprawdę wysoki stół, nie ma co się oszukiwać, ale jest taki potrzebny, tak?